Zmiana oleju Visek ITL3200. Tutaj musimy uważać, ponieważ sam silnik wymaga 7 litrów, ale także i pompa wtryskowa, do której oddzielnie dolewa się oleju, czy wymienia dolewa. Tutaj mamy z góry mamy wlew, to jest odpowietrznik. Tu mamy ta śrubka jest do stanu poziomu i ta jest do spuszczania. Wypuściłem już stary olej i nalewam teraz świeżego. Tutaj będę musiał się posłużyć lejkiem. Olej jaki leję to jest Turdus 15W40. Ilość tego oleju tutaj mamy na tej tabliczce, chyba nie będzie tego widać, coś z ostrością 185 ml. O, wam odczytam. Tu jest taka informacja. Odmierzone 185 ml. I teraz sobie wlewamy. Ja sobie zrobiłem coś takiego i będę próbował wlać olej tutaj. Przy okazji też czyszczę sobie filtr sawny. Tutaj mamy filtr taki siateczkowy. To sobie przykręcamy. Tu nawet mam instrukcję co 50 motogodzin, aby go oczyścić. No, było sporo takich syfków. Wszystko już zdołałem umyć elegancko. Tu mamy takie magnesiki w takiej osłonie gumowej i on idą tutaj na przodzie. O tak. Później mamy tą zakrętkę. Wyczyściłem, zakręciłem. Pompa sama zassała. Myślałem, że nie zasie, ponieważ no, jest spora odległość między tym punktem a tym punktem. Ale bez problemu zapaliłem i od razu mogłem cieszyć się podnośnikiem. Wymieniałem ostatnio tą gumę. Znaczy ta jest inna. To jest od lewarka Wodymirca T25 i świetnie sobie tu radzi, ponieważ ta od tego siewnika Amazon przeciekała, ponieważ tam nie było dostatecznie dobrze skręcone i ta guma była dość twarda. I tutaj sprawuje się dość dobrze, doszło do samego końca i tutaj uciąłem aby koniec. I mam w japońskim ciągniku część od ruskiego traktora.